nie wyobrażam sobie życia w samotności, jak to niektóre osoby. Kobieta to jest dla mnie taka istota z wyższej półki, taka nadprzyrodzona w pewnym sensie. Jak mnie, jak ktoś mówi, jedna kopnęła, to szukałem od razu. Przelotnych miłostek nie miałem. Ja z każdą z miłostek, no co najmniej 10 lat, takiego związku było. Nie wyobrażam sobie kontaktu z dziewczynami, tak przelotnie tylko. I to tych miłości przeżywałem wiele, ale to były wszystko nieszczęśliwe. Ja byłem bardzo kochliwy, tylko dziewczyny nie lubią takich. Bo ja byłem tak zwana cielęcina. Jak było ładne dziewucha, to drętwiałem przy niej. A one potrzebują menów. Były takie przypadki, że dziewczyna do mnie była bardzo taka otwarta, taka serdeczna i zakochana, a ja jej nie dostrzegałem dopiero po czasie, bo to nie interesowałem w danym momencie. Ale później się zorientowałem, że rzeczywiście robiłem jej przykrość tym, że nie odwzajemniałem tego uczucia. Ja zawsze się bałem, jak dziewczyna zareaguje na moje zaloty. Przez to nie okazywałem zbytniej śmiałości tych i bałem się rzeczywiście konsekwencji i skutków, ale to nie przeszkadzało podejmować kolejne próby. Pamięta pan swoją pierwszą miłość? No tak, właściwie to ja miałem wtedy ze 6 lat. I pamiętam rzeczywiście, pierwszy raz pocałowałem dziewczynę. W przedszkolu? Nie, w domu to było. Żona była moją miłością autentyczną rzeczywiście, chociaż szybko, krótko trwałą, bo poznaliśmy się na Sylwestra, ona przyszła z moim kolegą, a ja przyszedłem z inną dziewczyną. A wyszliśmy z Sylwestra razem i za pół roku, po 6 miesiącach ślub był to. Urodę miała ładną, ale jednocześnie jej osobowość, ona była taka pewna siebie, zdecydowana, impulsywna rzeczywiście i to mi się bardzo podobało. Co prawda małżeństwo po 2 latach się rozpadło, ale po 10 latach cały czas ją kochałem i do niej nie wróciłem. To cały czas była tęsknota za nią? No, tak, oczywiście. Najgorzej się przyznać do tego, że ja byłem z innymi, a jednak z myślą o tym, że wrócę do tej. Po latach mogę do tego przyznać. No. Ale potem się udało wrócić. No krótko. Ja obecnie jestem bardzo aktywny towarzysko. Codziennie jestem w innym klubie. Bo ja te dyskoteki prowadziłem. O, i właśnie o prowadzenie dyskotek to jest fajne przeżycie. Jak mi dziewczyny całusy mi przesyłają za to, że im puściłem taki czy inny kawałek. A właśnie nie powiedziałem o sobie. Bo ja w 70 roku zdobyłem pierwsze miejsce w tańcu towarzyskim w Warszawie. Z taką Hanią też. I to dzięki niej, bo to ona mnie poprowadziła tak jak trzeba. O, ja właśnie na taniec jeszcze udawało mi się, ktoś mówi, zdobywać. No, to był sposób dobry. Mieszkam sam, tak, ale nie jestem sam. Czyli jest jakaś kobieta? No, jest, tak. A gdzie się państwo poznali? W internecie. Na randkowej takiej tej. Mówię o sobie, przyznać się do jednego, że 15 lat byłem dziewczyną. 30 lat młodszą, to ona się właściwie przy mnie poszła na studia rachunkowości, ale mam doskonałe z nią stosunki i kontakty. Dobre samopoczucie, jeśli się ma świadomość, że ma się tą drugą osobę. I to właściwie to jest sens życia, to jest najistotniejsze. I to też dodaje energii. I to dodaje energii, tak.